Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Miał być PUBG mobilny dzisiaj, ale również nie wyrobię się z nagraniem tego PUBG mobilnego, bo muszę parę rzeczy tam jeszcze ustawić, więc lecimy teraz sobie moi drodzy z PUBG-iem zwykłym na Taego, więc polecimy sobie, w kierunku terminala. Spróbujemy tutaj poklikać paru młoteczków i zobaczymy, czy wygramy dzisiaj mecz. Ostatnio było bardzo blisko na tym rangelu. Jak będzie dzisiaj na Taego? Zobaczymy, nie? Fajnie by było zdobyć parę fragów, fajnie by było sobie ten meczek wygrać. No ale różnie to w tej grze bywa, nie? Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Gramy w godzinie popołudniowej, czyli godzinie szczytu, gdzie jest jak najwięcej tryhardów w tej grze, więc o tej porze mecze są przeważnie trudniejsze niż jak gramy w nocy czy z samego rana. I zobaczyłem to w PUBG właśnie tą taką zależność od tego, o której godzinie gramy, jak ludzie grają właśnie, grając co troszkę więcej. Bierzemy plecak, bierzemy to, bierzemy miniacza, dobra, załadujmy to oczywiście. O kurczę, on też podniósł broń, ale będę szybko. Dobra. Leży wariacik, udało się na wejściu ziomka zaorać. MK14 jakaś tam była do podniesienia. Teraz bierzemy sobie amunicję do tego. Kurczę, no powiem wam, że trzeba szybko rozegrać, bo jesteśmy na tak zwanym takim delikatnym hot dropie, a nie mamy automatu żadnego. I tym miniaczem musimy sobie poradzić. Czy jakieś smoki lecą? To moździerz chyba dupnął. Nigdy nikogo nie udało mi się w tej grze trafić z moździerza. Nie wiem, czy w ogóle da się jakoś tak solidnie z tego przymierzyć. Ej, powiem wam, że mamy snajperę, ale nie mam. Dobra, biorę za to mini. Te Uzi. Bo to Uzi może lepiej zadziałać teraz niż to mini. W tym momencie plecak dwójkę, kolimator, to biorę, czwórka, podbródek. Co mogę przerzucić, to przerzucam. Bo wiem, że tutaj ludzie łatwo nie będzie. Szybszy magazynek, to biorę, to biorę, to biorę. No i lecimy dalej, kurczę. Przydałby się jakiś taki, wiecie, solidniejszy automat, nie? Mikrouzi też nie jest głupie, jeżeli chodzi o to, no, o fragowanie tutaj na bliski dystans. Ale trzeba będzie uważać z tym. Jest czapa dwójka, mamy dwójki przynajmniej, to już jest plus. O, jest MK. Dobra, zawijamy rzeczy na MK, to wyrzucamy. Załadujmy sobie ją, pach, pach, dobra. W tym budynku się nadupia, przede mną coś się tutaj nadupia. No jest to ryzykowny podjazd, ale będzie robiony zaraz. Tu mi go pomienia nie zakładam. I tak, to mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić i to mogę wyrzucić, dobra. Będę by w plecy nie dostać. Bo tam na plecach mamy na blisko zawodników. Jest tu karek. Ktoś tu był. Jest gość domek obok. Mam beryla jakiegoś. Dobra, jeden leży, drugi jest w budynku jeszcze. Którym? Na piętrze, na dachu biegał. Widzicie to ludzie? Ale unlucky sytuacja. No ale dobra, widzimy się zaraz w kolejnym meczu. No i dobra moi drodzy, mamy kolejny meczek, kamerka mi padła, więc będzie dokończony odcinek bez kamery. Na wejściu udało mi się podnieść Skara, udało mi się podnieść Mutanta, strefa dosyć fajnie się nam ułożyła, więc pod to będziemy zagrywać. 15 bandaży, mogę wyautować jak najbardziej, bo tak dużo aż nie potrzebuję. Nie mam kamizelki dwójki, trochę tego brakuje, jakieś leczenie mamy. Więc to problematyczne nie jest. Zbierzemy mutanta, idziemy pocelować troszkę w kierunku Prisona. Może jakieś fragi tam wyciągniemy. Kamizelka jedynka nie jest jakimś wielkim problemem. Większym problemem byłby brak tutaj, moi drodzy, kask dwójki. Ale też widzę, zrzut nie leci niedaleko całkiem. To sobie tam podejdziemy, może się go uda nam przechwycić. Też nie jest tak całkiem blisko, nie? Bo kawałek tam jednak do niego mamy. Ale sobie tutaj zaznaczę punkcik mniej więcej po prostej linii, że tam gdzieś może być ten zrzucik. I teraz, moi drodzy, próbujemy tutaj wyklikać kogoś z góry. Z góry jest tutaj fajne bicie na tego Prisona, więc jak kogoś namierzymy, to będzie okazja pofragowania. O, tam jest wariacik jeden. W tym przymurku będzie biegał. Nie będzie go łatwo trafić, to jest bardzo daleko, jeszcze mutant.
Ale dobra, parę strzałów oddaliśmy. Tutaj nic nie widzę. No chłopaki, postrzelali się troszkę, ale fragów chyba tam nie było. Trudno wyczuć teraz. Dobra, lecimy po tego dropa. Tego kolesia to olać, będę sobie tutaj zerkał cały czas. Czy go gdzieś nie ma w okolicy? Też mógł mieć 0 HP, nie? I raz jakbyśmy go tylko trafili, to mógłby wejść z tego frag jakiś. No ale też za szybko zacząłem trochę strzelać do niego. No i wyszło jak wyszło. Tutaj sobie pozaglądajmy trochę. No mogłem go przetrzymać na tym domeczku i go nie wypuszczać. Jak wiecie, do końca i stryhardować, ale to też nie ma co wastować czasu. O! To ktoś jednak strzela. Nie wiem dokładnie skąd. Albo któryś z bunkrów? Albo druga strona górki, nie wiem, nie obchodzi mnie to, ale nie chcę się tam chyba wystawiać pod niego. Co tutaj będę zerkał jeszcze? I sprawdzał, ale gdzieś... No gdzieś jest! Kolo, gdzieś w tamtych okolicach, ale go... Jest szansa, że to jest ten gość? O Jezu, te kule to nawet nie dolatują, moi drodzy, więc tam nie ma co się do niego wcelowywać, bo tylko nam info sprzedaje, gdzie my jesteśmy. Niech sobie strzela tam dalej, my idziemy tego dropa podnieść. Może coś z tego będzie fajnego. No i dobra, podchodzimy tam. No strzela już na oślep ten gość, wie, że tam może mnie nie być, ale sobie strzela, nie? No i tutaj gdzieś w tych okolicach powinien być dropik. Ten dropik może być już przejęty. Mogą być ludzie koło niego. Ale warto podejść, bo przynajmniej sfragujemy kogoś, nie? Jak coś będzie. Tutaj clear, tutaj clear. No sadzi się ten koleś tam cały czas, on strzela chyba na oślep już. Że go nikt tam nie zdejmie, to jest też dziwne. Tam nikt nie przymierzył i wiecie, jakiegoś Lucky Puncha mu nie sprzedał. O, leci seria i możliwe, że teraz się wyłoży. Dobra, tutaj powinien leżeć ten drop, no ale tego dropa nie widać. Jest drop, dobra. Zawsze ciężko jest znaleźć, zawsze mam tak, że nie mogę później namierzyć, jak biegam, szukam, to później mam problemy z tym. I chyba wydaje się, że nie jest lucony. Jest duża szansa na to. Bo jakoś tutaj tak dziwnie cicho, nikogo nie widać, samochodów żadnych nie ma. No i czyściutko. MG3. Biorę. Luneta 15. Nie chcę. Ale MG3 wezmę. Bo to jest ludzie broń, którą ludzie grają na daleko w ogóle. Niektórzy to są jakieś jaja. Ale weźmy sobie to na razie, to i założymy na to. I to jest na ammo kałachowe. Jesteśmy na trójkach, mamy MG3, na scope 2, scope 15. Gdybyśmy mieli M24 albo kara, moglibyśmy popróbować. O! Powiem tak. Wow! Ale się złożył. Ale się złożył szybciutko. Dobra, fajna ta broń chyba jest. Chyba oddaję, bo widzieliście, co to się wydarzyło teraz? Ale dostał. Dobra, MG3. Oddaję chyba. Ale dostał petardę. Usłyszałem, widziałem ten rower, to jest jedna rzecz, po której się kapnąłem, że ktoś może być. A druga rzecz jest taka, że tupnął. Tupnięcie, moi drodzy, jedno tupnięcie za dużo. Ale rakieta z tej broni, ty. Jaki łeb goś wyrwał. Dobra, idziemy dalej. Jeden frag ściągnięty na wejściu. Scope 15. Fajnie by było z tego kogoś ustrzelić, no. Nie znam recoila tej broni w ogóle. Teraz na tej 15, gdybym tego gościa miał za tym drzewem, to powiem wam szczerze, że mógłbym się skupić na tym, żeby go tam ustrzelić, nie? A gdybyśmy trafili w łeb, to mógłby spaść. Ale nie jest to proste. Na taką odległość. Mimo tego, że nawet ta 15 jest, to i tak... Patrzcie. Kiedyś zoomik. Fajnie to działa. To i tak mogłoby być problematyczne.
Jesteśmy na trójkach, więc się nie boję tutaj jakoś o szybkiego zgona. Jest gość, patrzcie. Nie no, to biurko jakieś stoi. Ale mnie wybejtowało. Byłem pewny, że coś tam się ruszyło. Tu jest motorek. Więc w tych domkach ktoś siedzi. Na 100%, nie? Tylko w którym dokładnie? Wydaje mi się, że wjechał na ten garaż i siedzi na tym garażu. No tak się pogrywa. O, biegnie już. On wychyli zaraz. On za chwilę wychyli, będzie sprawdzał te okienka. I powiem wam, że jak dobrze przymierzymy, to go zdejmiemy. Bo on będzie zerkał to tutaj. To jest takie normalne. Dosyć, że się zagląda i się patrzy, czy nikogo nie ma. Wjeżdżam, lewy domek czysty. O, zatrzymaj się. Oj, zeszło. Dalej zeszło, dwa razy zeszło nam. Była okazyjka. Się chwilę zatrzymał i mierzył, nie? Więc mogliśmy wtedy go ubić delikatnie. Ale nie trafiłem tutaj w niego. Ja szybciej trafię gościa, który się rusza i biega, niż takiego, co stoi w miejscu. Łatwiej mi jest trafić ruchomy cel. No jest on do ustrzelenia z tego domku, no. Jak wystawi gdzieś łebek dobrze, to go łatwo zestrzelimy. Podejdę sobie tutaj, bo jest okazja tej właśnie go kropnięcia. Łazito jedzie za nami. Jakie to jest celne, ty? O-o. Może on się długo ładuje? To jest ten ziom, oj, że jest mocno obity. Rzućmy mu tam szyszkę. Pod samochód, musi uciekać stamtąd. No musi uciekać, dobra, jest, leży. Ale ta broń jest celna, potężnie. Gość nie miał ucieczki stąd. Próbował jeszcze mnie ustrzelić, tak na wiecie. Na taką bombę. Jedną mnie złożyć. To jest dosyć dobra taktyka, jak wiecie, że już jesteście w dupie. Że wyciągnąć snajpera i tak wiecie, kogoś syknąć delikatnie. Bo to wchodzą takie fragi. No jakby mnie ubił, to było po mnie. Ale ja byłem na trójkach, więc też łatwo by mu nie było mnie zdjąć. I dobra, mamy tutaj kolejną opcję wyklikania zawodnika, który pod górkę podjechał. A jest tutaj na bliziutko. Oj, kolego. Pach. Byłeś bardzo blisko. Lemon the Creep. Ubity. Miał tutaj kogoś na celowniku na dole. Tam jest jakiś UAZ, nikogo nie widzę. Co ty miałeś, kolego? Dla mnie to ty nic nie miałeś. A do kogo on tu strzelał po prostej linii? Coś tam strzelane było, nie? Ale... Do kogo i gdzie? Trudno wyczuć. Dobra, podchodzimy na dół. A mamy kolejnego zawodnika. Oj, tak. Przy tych skałkach coś. Tutaj nie widzę. Strefa kolejna blisko. Można by było zamknąć tutaj niejednemu łeb. Słyszałem jakiś dźwięk z lewej strony. Tak jakby ktoś samochód tutaj zgasił na podjeździe. Jest też taka opcja. O, jest gość, patrzcie. Pyk, leży kolejny. Za zonką się czaił, tu jest kolejny.
Jak mnie z Ace'a zdjął? O kurczę, ale przymierzył. No nic, był lepszy ten zawodnik, ale co, wyłapywaliśmy ich tutaj, trochę fragowaliśmy, 4 fragi z tej strony na naszym koncie. No nic, takie dzisiaj mieliśmy lajtowe meczyki. Jeżeli wam się materiał podobał, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Zobaczmy jeszcze, co słychać tutaj w naszych statystykach. Jak tam sobie wykręciliśmy. No i mamy tutaj, moi drodzy, coś takiego jak 439 damage'u, 4 fragi. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.